W regionie podtatrzańskim jednak spacer po rynku historycznym musicie absolwować kilkakrotnie. Również w centrum królewskiego miasta Kierzmarok. Historyczny rynek corocznie w lipcu ożywa Międzynarodowym Festiwalem Rzemiosł i Kultury Ludowej ELRO. Z całej Europy do Kierzmarku schodzą się rzemieślnicy, by zaprezentowali swoją zręczność, zgrabność i kawał sztuki. Kowale, rzeźbiarze, jubilerzy, garncarze. Podczas festiwalu nie brakuje tradycyjnego folkloru i pstrokatej palety rozmaitych atrakcji. Kierzmarski rynek z malowniczym ratuszem otoczony barwnymi kamienicami na kilka letnich dni powróci do historii. Historię znajdziecie również na Grodzie. Gród w Kierzmarku znajduje się nietypowo wprost w centrum miasta. Przejdziecie jego ekspozycjami, które przedstawiają rzemiosła, historyczną broń, aptekę, katownię i nie zapomnijcie o wieży, w której przez długich 6 lat została zamurowana nieszczęśliwie pani grodu Beata Laska, której przewinienie polegało na wycieczce na zielony staw. Na Kierzmarskim Grodzie na pewno nie ominiecie ni ekspozycji historycznych pojazdów, unikalne samochody i motorowery z czasów pierwszych kroków przemysłu samochodowego. Kościółek Najświętszej Trójcy albo drewniany artykularny kościół w Kierzmarku zalicza się do najstarszych zabytków w Kierzmarku. Wzniesiony został na przedmieściu za fortyfikacjami miejskimi. Przy jego budowie nie został zastosowany żaden metal, nawet gwoździe były drewniane. Jedyną kamienną częścią kościołu to zakrystia. Od zewnątrz kościół wygląda niby olbrzymia budowla gospodarcza, jego barokowe wnętrze zaciekawi każdego swą przestrzenią i pięknem. Nie można się dziwić, że uważany jest za najpiękniejszy spośród ostatnich 5 zachowanych kościołów swego rodzaju na Słowacji. Malowidło sufitowe, które przedstawia niebiosa, chmury, 12 apostołów, 4 ewangelistów i ponad ołtarzem obraz Trójcy Świętej zaczął powstawać w 1717 roku i ówczesni mistrzowie wykonywali go przez całe dziesiątki lat. Zamagurze i Pieniny. Malowniczy kraj, poprzez który huczy i przeplata się rzeka Dunajec. Na jej wodach pomiędzy wierzchami pienin, pod 3 koronami, może być wasza żegluga przeżyciami kontynuowana dalej. Górale i ich tratwy, i dziki rafting po Dunajcu, z Czerwonego Klasztoru do Leśnicy. Nawet poprzez miejsce, poprzez które według legendy skakał najbardziej znany słowacki zbójnik Juraj Janosik. I z Leśnicy obok spokojnej i dzikiej rzeki na piechotę bądź na rowerze prowadzi droga z powrotem do Czerwonego Klasztoru. Klasztor Kartuzów. Dziś muzeum w Czerwonym Klasztorze opowie wam historyjkę o latającym mnichu Cyprianie. Cyprian leczył odwarami z ziół, tynkturami, herbatami, potrafił naprawiać złamania i puszczać żyłą. Legenda mówi o tym, jak Cyprian skonstruował latającą maszynę, na której chciał latać i poznać zagadki dotychczasów ludziom niedostępne. Wzniósł się ze szczytu 3 koron, popędzany miłością do pięknej pasterki. I jak się to zakończyło? Chętnie osobiście opowie wam każdy góral. Zamagurze to również tradycyjny góralski strój, gwara i folklor. Mój rodokmen siaha do 1703, ja som 9. pokolenie, takže ostávam v lesnici, v pieninách a keď sami vidíte tie krásne pieniny, kto by stále odišiel? To je moja ojčizna, jak sa povie, takže preto som tu, pracujem tu, mám tu rodinu, priateľov a všimajte, z roka na rok nám tu prichádza viac a viac turistov, kvôli čomu, kvôli krásnej prírode a tú prírodu si chceme zanechať aj pre naše ďalšie generácie. Tych odwiedzin na pewno nie zapomną wasze czujniki smakowe. Danie będzie smakować bardziej, gdy po pasowaniu staniecie się prawdziwym góralem. Za pracę, którą się wykonał prospekt regionu Pienin a zapasować za górala, 3 stopnie Sokolice, Dunajca a 3 korun.